Cześć, dzień dobry, witajcie na kanale Alex and the Books. Ja jestem Alex i dzisiaj przedstawiam Wam podsumowanie lutego. Tym razem podsumowanie będzie w troszkę innej formie, dlatego że będzie miało dwie części. W pierwszej części ja opowiem Wam o książkach, które przeczytałam sama, które przeczytałam w tym miesiącu i dwie trylogie. Jedną, którą udało mi się skończyć, jedną, którą całkowicie przeczytałam w lutym. Będę tutaj przedstawiać dla Was ze swoim chłopakiem Marcinem, bo czytaliśmy je razem i uważam, że to będzie mega ciekawe, kiedy będziemy mogli sobie o nich podyskutować. Zresztą dyskutowaliśmy o nich też na bieżąco, kiedy czytaliśmy te książki i wydaje mi się, że to może być dla Was ciekawe. Dajcie mi znać przy okazji. Poprzedni film nasz, który nagraliśmy razem, bardzo Wam się podobał, więc uznałam, że po prostu kontynuujemy sobie i co jakiś czas na pewno Marcin będzie pojawiał się na moim kanale. No i dzisiaj jest jeden z tych dni, także ja za moment opowiem Wam o książkach i później zaproszę go i posłuchacie, jak sobie dyskutujemy. Jeśli chodzi o moje książki przeczytane w lutym, było ich 16, z tego co udało mi się doliczyć. I nie wiem, czy będę opowiadać o nich po kolei, dlatego że po prostu ściągnęłam sobie je z półek i tak jak leżą, tak będę o nich mówić. Pierwsze z nich to, tego nie było w planie, Emmy Lord. Ja z Emmą Lord spotkałam się przy okazji innej książki, chyba pierwszej książki wydanej w Polsce, Tweet Cute, która była bardzo urocza i przyjemna. Generalnie uważam, że jest to świetna książka na odstresowanie i na takie, wiecie, wyluzowanie się, na przykład po cięższej lekturze albo cięższym okresie w życiu. Co nie zmienia faktu, że w tamtej książce występuje mama, która bardzo mnie denerwowała, więc myślę, że to też zależy, co lubicie, na co reagujecie. Anyway, jeśli chodzi o tego, nie było w planie, to mamy tutaj Andy. Andy jest główną bohaterką i case wygląda następująco. Ona jest w college'u, studiuje psychologię, bo bardzo chciałaby być specjalistką w dziedzinie rozwoju osobistego. Ona bardzo lubi pomagać ludziom w dokonywaniu wyborów, też doszukiwać się w nich takiego potencjału. Generalnie jest taką totalną ogarniaczką i w ogóle listy to do to jest dla niej coś absolutnie oczywistego. No i Andy chciała sprawić niespodziankę swojemu chłopakowi, z którym jest aktualnie na odległość i przenosi się w środku roku akademickiego pomiędzy semestrami do innej uczelni, lepszej uczelni, Blue Ridge, z którą ma taką historię, że jej mama tam studiowała wcześniej i jej tata. I ona bardzo, bardzo chciała się tam dostać, dlatego że jej mama niestety już nie żyje i czuje, że to jakby w jakiś sposób pozwoliłoby jej poczuć więź z nią na nowo. Są tam też różne aktywności, takie zbieranie wstążek, podchody, różne takie zadania, które ona mogłaby zrobić, których chce brać udział, bo jej mama bardzo to kochała i ona w ten sposób chce się do niej zbliżyć do pamięci o niej. Przy okazji też odkrywa rozgłośnię radiową, w której ona się udzielała. No, generalnie zapuszcza tam korzenie, ale zanim, to co jest ciekawe, to, że ta jej niespodzianka dla jej chłopaka to nie do końca dobrze wyszła, dlatego że ona przeniosła się na jego uczelnię, a on przeniósł się na jej w tym samym czasie. I niestety nie powiedzieli o tym sobie, bo chcieli, żeby to był właśnie taki surprise. No i surprise był i to srogi. Natomiast tak jak wspomniałam Wam wcześniej, jakby Andy po prostu nie rozkliwia się nad tym, że znowu jakby będą w tym związku na odległość, tylko po prostu zakasa rękawy bierze się do roboty, dlatego że ta uczelnia ma o wiele lepszy standard, wyższe wymagania, dlatego musi bardzo dużo pracować, żeby nadrobić materiał i tak dalej. Przy okazji też poznaje nowych przyjaciół, poznaje swoją współlokatorkę, która, słuchajcie, ma bookstagrama i kocha czytać książki, także w temacie, jeśli o to chodzi. No i dziewczyny się zaprzyjaźniają, ona powoli zapuszcza korzenie. No i dzieje się dużo, jak sami widzicie, jest to mimo wszystko spora książka, ona ma coś około 400 stron i można wsiąknąć generalnie. Ja czułam, że bardzo kibicuję Andy, bo ona tak poszukiwała troszeczkę tego, czego by chciała od życia, ze względu na to, że zawsze starała się być dla innych, pomagać im i często zapominała o sobie. Ja to rozumiem i znam to, dlatego było mi gdzieś tam do niej blisko. Przy okazji też widzimy, jakby jak ona próbuje właśnie pogodzić ten związek na odległość z tymi nowymi obowiązkami, które ją czekają w nowej uczelni. No i jakby
wszystko to staje się jej codziennością i jakby zadomawia się tam. I ja bardzo, bardzo gdzieś tam z nią sympatyzowałam. Nie jest to książka, która wyrwie was z butów. Momentami akcja jest troszeczkę wolniejsza, co nie zmienia faktu, że jakby dzieje się, nie znudzi was, tylko po prostu może czasami leciutko zwalniać. Anyway, uważam, że Emma Lord świetnie pisze takie historie, w których mamy jakieś problemy, mamy jakieś niesnaski między bohaterami, mamy jakieś bolączki naszych bohaterów głównych i niegłównych. Natomiast ona mówi to w taki sposób, który nie sprawia, że ta lektura jest ciężka, tylko po prostu stanowi rozrywkę, stanowi coś, przy czym można się rozluźnić i ja bardzo to doceniłam w tamtym czasie, o którym ją czytałam. Nie będzie to moja najbardziej ukochana młodzieżówka na świecie, natomiast naprawdę dobrze się na niej bawiłam i gdzieś tam współczułam i współodczuwałam z Andy jakby te studiowe czasy. Wspominałam sobie te problemy, te stresy, które wtedy wydawały się końcem świata, a teraz z perspektywy czasu jakby nie są, ale trzeba to sobie właśnie przeżyć w tym okresie. Także tak to wyglądało, była w porządku. Kolejną książką, którą przeczytałam w lutym, jest Stephen King i Uniesienie. W ogóle muszę przyznać, że jeśli chodzi o właśnie luty i koniec stycznia, to Stephen King mocno królował, ale o tym opowiem wam później właśnie z Marcinem, bo razem czytaliśmy pewną fajną trylogię. Uniesienie to jest w ogóle mega króciutka książka. Ja słuchałam audiobooka tak naprawdę z 2 godziny, także generalnie szybciutko. I to jest historia, która opowiada o mężczyźnie, który pewnego dnia zaczyna chudnąć. Ale nie chudnąć, że tracić jakby ciało i wiecie, zmieniać się, tylko właśnie to, co jest najbardziej ciekawe, to fakt, że on nie zmienia się na zewnątrz, po prostu jest coraz lżejszy. I wiecie, jakby to jest trochę takie znikanie, które może symbolizuje chorobę, która zabiera nas powoli i jakby pozbawia nas pewnych rzeczy, choć tak naprawdę na zewnątrz nie zawsze się zmieniamy, nie wiem. Natomiast można to interpretować w różny sposób. Tragedia polega na tym, że no właśnie, on waży coraz mniej, więc wiecie, w pewnym momencie po prostu zacznie się unosić, jeśli nie będzie miał żadnej wagi, żadnych kilogramów takich, które trzymałyby go na ziemi. Oczywiście w międzyczasie też poznaje wielu lekarzy, u których szuka pomocy. Oprócz tego też swoje sąsiadki. Jest to małżeństwo lesbijek i one nie do końca się z nim lubią. To znaczy one są może nie uprzedzone do niego, tylko po prostu mieszkają wszyscy w małym miasteczku. Mało miasteczkowa społeczność nie do końca za tymi kobietami przepada i on też nie przyjął ich ciepło, przez co one są teraz w jakiś sposób do niego właśnie uprzedzone i on nie rozumie tego. Nie rozumie tego, że one są wrogo nastawione. Przy okazji też stara się gdzieś tam poszukać z nimi wspólnego języka, głosu. Te kobiety prowadzą restaurację i on przychodzi tam, stara się wychwalać kuchnię. No ale właśnie, nie jest to długa książka, więc też każdy kolejny zdradzony szczegół mógłby zepsuć wam zabawę. Natomiast to, co jest ciekawe, to właśnie to, jak bardzo zmienia się perspektywa tego człowieka na pewne sprawy i jak bardzo zmienia się też jego wrażliwość w momencie, w którym zaczyna znikać, jeśli można to tak określić, i zaczyna na tej wadze tracić, bo tak naprawdę on nie wie, co go czeka. To jest coś absolutnie niezbadanego. Nikt nigdy nie tracił na wadze, jednocześnie w ogóle się nie zmieniając. I no wiecie, on też nie chce być jakimś obiektem eksperymentów, dlatego w ogóle nie zgłasza tego nigdzie, tylko po prostu jakby żyje z tym. I jest to ciekawe, ale nie będzie to moja ulubiona książka Stephena, ze względu na to, że była za krótka i nie zdążyłam się z tymi bohaterami w ogóle związać, nie zdążyłam się jakby wkręcić w tą historię, ona już się skończyła. Kolejną książką jest książka, która bardzo mi się podobała, aż po prostu zszokowało mnie to, czyli znów mogę cię zobaczyć. I tutaj jest to debiut o dziewczynie, która uczęszcza do elitarnej szkoły w Pekinie. Wiecie,
w otoczeniu różnych bardzo uprzywilejowanych osób, które stać na wiele, a ona sama korzysta ze stypendium, to tylko częściowego, i jakby jej rodzice nie są zamożni, pieniądze zawsze stanowiły gdzieś tam problem w jej rodzinie, i ona dowiaduje się w pewnego dnia, że niestety nie są w stanie pokryć kolejnego czesnego, i mimo że jest właściwie najlepszą uczennicą tej szkoły, jest niesamowicie zdolna i pracowita, będzie musiała się z nią pożegnać. Będzie musiała pożegnać się z planem na przyszłość dla siebie, czyli takim właśnie odbiciem się troszeczkę od społecznego dna i poszukaniem lepszej pracy, lepszego życia i ułatwieniem też życia swoim rodzicom. No i Alice, bo tak nazywa się bohaterka, czuje złość, wiecie, taką bezsilność wobec systemu, i przy wpływie tych emocji staje się niewidzialna. Jest to pierwszy raz w życiu, kiedy ona w ogóle doświadcza czegoś takiego. Szuka oczywiście w internecie informacji, też szuka pomocy u swojej ciotki, która jakby trochę nie rozumie, o co jej chodzi, a trochę też nie za bardzo wie, jak jej pomóc rzeczywiście. I Alice po prostu uznaje, że wykorzysta w takim razie tą niespodziewaną moc i będzie stawać się niewidzialna oraz na przykład szpiegować bądź donosić swoim kolegom ze szkoły, bogatym i uprzywilejowanym, przypominam, o różnych sprawach, które oni będą chcieli, aby ona dla nich rozwiązała. I w ten sposób zarobi na to czesne. Przy okazji też przewija się temat chłopaka, Henry'ego, który jest dla niej takim nemezis, bo oni oboje ścigają się właśnie w szkole, jeśli chodzi o wyniki. I między nimi nawiązuje się współpraca ze względu na to, że ona potrzebuje jego pomocy, i jako taki duet razem korzystają właśnie z jej mocy. Jest to bardzo ciekawe, dlatego że oprócz oczywiście tego wątku takiego troszkę fantastycznego, myślę, że tą niewidzialność możemy rozpatrywać dwojako, dlatego że Alice dla społeczeństwa, dla swoich szkolnych kolegów i generalnie dla systemu jest niewidzialna od zawsze, no bo jest taką właśnie osobą, która korzysta gdzieś tam z tych udogodnień takich jak stypendium, ale to nie zmienia faktu, że musi na to strasznie ciężko pracować. To nie jest dla niej tak proste, jak jest dla jej kolegów i koleżanek ze szkoły, mimo że ma od nich o wiele lepsze wyniki, o wiele lepsze oceny, to ona musi jakby bać się o to, czy nie zostanie z tej szkoły wydalona, i musi być wręcz idealna, i zaharowuje się przez to niemalże na śmierć. I to jest ciekawy taki komentarz społeczny, myślę, że nie tylko o Chinach, ale generalnie o społeczeństwie, o tym, w jaki sposób pieniądz nim rządzi i zawsze pewnie będzie. Ale nie chcę się tutaj za wiele rozwodzić, bo też mam film dedykowany tej książce, do którego zapraszam Was do obejrzenia. Jest to vlog, który ukazał się dość niedawno, jest świeży, i tam dzielę się właśnie z moimi przemyśleniami na bieżąco. W tym miesiącu udało mi się przeczytać również powieść graficzną Wszystko w porządku, Debbie Tung. I tutaj jest to powieść, która jest troszeczkę takimi właśnie wspomnieniami autorki, ilustratorki, trochę taką właśnie próbą opowiedzenia własnej historii, bo Debbie mówi tutaj w ogóle w pięknej, określonej, historia określona piękną kreską, opowiada o swojej depresji, o stanach lękowych i o tym, że to nie jest choroba, która przydarza się na przykład tylko osobom, które mają bardzo ciężką sytuację, tylko osobom, które spotkały coś okropnego, że czasem ta choroba zakrada się do nas i nawet nie wiemy kiedy, po prostu okrywa nas takim ciemnym całunem. Tutaj Debbie opowiada nam o tym, o tych pierwszych momentach, kiedy czuła, że coś jest nie tak, kiedy czuła, że właśnie jej samopoczucie jest coraz gorsze, ale jednocześnie miała wrażenie, że nie czuje się jeszcze aż tak źle, żeby prosić o pomoc. I to jest tutaj pięknie zarysowane, bardzo w czuły i taki prosty sposób, a jednocześnie sprawiający, że wszyscy, którzy mają takie doświadczenie, bądź mają takie doświadczenie z bliskimi, mogą się z tym utożsamić, mogą poczuć się zrozumieni, zauważeni. I właśnie, jest tutaj też o tym, aby o tą pomoc prosić, aby nie szukać zadań i rzeczy, które sprawią, że będziemy mogli udowodnić naszą wartość, tylko że jesteśmy po prostu wartościowymi osobami. No po prostu cudowna była ta powieść i uważam, że naprawdę znakomita rzecz i dla osób, które takie doświadczenia mają za sobą, i dla osób, które mają wśród bliskich takie osoby, bo na pewno łatwiej będzie Wam wtedy je zrozumieć.
i spojrzycie na nie przychylniejszym okiem. Ja osobiście ryczałam na tej powieści graficznej, dlatego że po prostu widziałam siebie w tym. Widziałam siebie w tych wszystkich momentach, kiedy Debbie mówi: o nie, to jeszcze nie jest takie złe, nie potrzebuję pomocy, albo dam sobie z tym radę, albo nie zawalczę o siebie, no bo przecież nie, bez sensu. I ja byłam w tych wszystkich miejscach i ja nie miałam wtedy takiego bardzo, bardzo bliskiego wsparcia, bo nie dopuszczałam go po prostu do siebie, nie dopuszczałam siebie bliskich, do siebie bliskich i widzę, jak tytaniczną pracę musiałam wykonać, żeby przyznać przed sobą, że potrzebuję pomocy, no i po nią sięgnąć. I tu po prostu poczułam się taka przytulona. Kolejną książką przeczytaną przeze mnie jest, słuchajcie, prequel do serii thrillerów, które znam z Instagrama, bo gdzieś tam cały czas przewijały mi się ich okładki. Autorstwa Juana Gomeza Juarto, nie wiem, czy dobrze czytam to nazwisko, natomiast myślę, że jak wkleję wam tutaj okładki, to będziecie wiedzieli, o co chodzi, a jeśli nie, mają na Instagramie bardzo pozytywne opinie, wszyscy nie mogą się ich nachwalić i jestem ciekawa. Jeśli chodzi o sam prequel, to mamy tutaj Simona Saxa, to jest mężczyzna, który stoi za takim bardzo nowoczesnym, bardzo zaawansowanym algorytmem i razem ze swoim przyjacielem zakładają firmę, spółkę, nie wiem jak to określić, bo nie pamiętam jak to się dokładnie nazywało, natomiast chcą po prostu tym algorytmem podbić świat, tylko szukają teraz sponsorów do tego projektu. No i niestety nikt, jakby wszyscy im odmawiają i zostaje tylko jedna firma. No i udaje im się jakby dobić targu, co prawda warunki są okropne, natomiast no trudno, jest to ich jedyna deska ratunku. I jakby upojony tym sukcesem i też trochę tym wszystkim, co się dzieje dookoła, Simon czuje, że jest samotny i że chciałby właśnie mieć przy sobie jakąś kobietę. I wchodzi na stronę, która oferuje mężczyznom z Ameryki kontakt z kobietami ze wschodu, ze wschodniej Europy. I to jest już samo w sobie niepokojące. Przy okazji też Simon jest taką postacią, która bardzo mocno się nad sobą użala. Oczywiście ma ku temu powody momentami, ale momentami jest po prostu taką naiwną i strasznie mędzącą postacią i poznaje na tym czacie, bo tak tam można czatować właśnie z tymi kobietami, Irinę. Irina jest bardzo niespotykaną kobietą, bardzo taką tajemniczą, nie mówi wiele o sobie. Mamy tutaj też w ogóle dwie linie czasowe, z której jedna opowiada o przeszłości. O jakiej przeszłości to nie chcę wam zdradzać, natomiast jest w moim odczuciu o wiele bardziej ciekawa niż ta linia czasowa, która dzieje się w teraźniejszości z Simonem. Może dlatego, że po prostu nie połamałam do niego sympatią. I jest bardzo mocny przeskok między właśnie tym poznaniem się Simona i Iriny, a tym, jak później rozwija się ich relacja. I my dowiadujemy się, że ten partner biznesowy Simona nagle umiera, zostaje zamordowany. I Simon jest głównym podejrzanym i bardzo broni właśnie tego, że Irina też staje się podejrzaną. Szczególnie, że ma taką przeszłość, której nikt nie wie, której nikt nie zna. Jest bardzo skryta, bardzo małomówna. I my dowiadujemy się, dlaczego tak jest, skąd to się w ogóle wzięło. I jak dalej potoczy się historia Simona i Iriny. I sama książka była w porządku, bawiłam się na niej dobrze. Jestem ciekawa, jakby jak nawiązuje do dalszych tomów. Natomiast postać Simona mnie irytowała. Mam nadzieję, że on już nie występuje w kolejnych tomach, dlatego że po prostu nie potrafiłam często znieść jego właśnie takiego podejścia do życia, sposobu, w jaki właśnie wypowiadał się o tym wszystkim. To było dla mnie takie ciężkie. Czułam trochę, jakbym właśnie była w głowie nastolatka, bardzo zagubionego i bardzo niepewnego siebie. Później sięgnęłam sobie po Thunderheada, bo ja gdzieś tam w czerwcu, słuchajcie, czytałam Kosiarzy i nie kontynuowałam od tamtej pory w ogóle tej serii. A gdzieś tam byłam ciekawa, mimo że Kosiarze mi się nie za bardzo podoba i no było to po prostu poprawne, to pomyślałam, że może druga część, dlatego że jest to seria, która jest bardzo lubiana, która jest bardzo chwalona gdzieś tam na mediach książkowych w Polsce i ja naprawdę chciałam się w tym zakochać, szczególnie, że uwielbiam dystopijne światy, uwielbiam młodzieżówki właśnie w takim klimacie, no zresztą jestem ogromną fanką Igrzysk Śmierci, natomiast tutaj miłości nie było. Ja się, słuchajcie, nudziłam na pierwszym tomie i teraz również.
Pierwszy tom opowiadał w ogóle o świecie kosiarzy. Chodzi o to po prostu, że na świecie pokonano śmierć. O, tak? I wszyscy są nieśmiertelni, jakby tylko co jakiś czas, żeby właśnie zmniejszyć ilość ludzi. Na świecie to kosiarze muszą zabierać część. Oczywiście oni mają swój kodeks, są bardzo honorowi. Nie każdy może zostać kosiarzem. Można do takich kosiarzy na nauki się dostać, ale to oni muszą jakby wybrać. Są różne zasady tego świata. Też można dostać immunitet. Ludzie mogą się odmładzać bez przerwy i kosiarze powinni być takimi istotami pozbawionymi też takich ludzkich przywar, nie wiem, jakiegoś takiego skąpstwa, też nienawiści, czy takiej chęci właśnie pozyskiwania dobra. Oczywiście znajdują się kosiarze, którzy nie spełniają tych zasad, mimo że to są jakieś takie, wiecie, sztywne zasady, które każdy z nich musi spełniać. No i w pierwszym tomie jakby poznajemy dwójkę bohaterów, którzy dostają się na takie szkolenie na bycie kosiarzem i oni będą musieli stoczyć ze sobą walkę w ogóle o ten właśnie taki przywilej. I my obserwujemy ich nauki, ale też przy okazji takie polityczne zawirowania dookoła tego wszystkiego. I drugi tom jest jeszcze bardziej polityczny. Mamy tutaj też przemyślenia tytułowego Thunderheada. Thunderhead to jest taka chmura informacyjna, taka chmura, która ma swoją własną, jakby, może nieświadomość, ale jakby jest w stanie decydować, myśleć, jakby zawiera wszystkie informacje, które zostały pozyskane przez człowieka przez cały okres jego istnienia. I mamy to, i mamy też wszystkie te takie polityczne intrygi i różne nie do końca dobre rzeczy, które dzieją się w tym świecie. Tylko że właśnie ja czułam, że pomysł jest świetny, tylko że wykonanie jest średnie, dlatego że dla mnie to wszystko się nie do końca trzyma kupy. Ja mam wrażenie, że autor wiedział, o czym chce napisać, tylko nie wiedział za bardzo jak i jak do tego doprowadzać. I też budowa tego świata jest w moim odczuciu trochę mierna. Pewnych zasad nie rozumiem, a nawet jeśli rozumiem, to jakby to wszystko jest takie, że nie trzyma się dla mnie kupy. Ja nie czuję, że wiem o tym świecie wszystko, że wiem, jak on działa, że jest to dla mnie jasne, klarowne, że jestem w stanie w to uwierzyć. Nie, dla mnie to jest takie bardzo właśnie proste, aż za proste. Ten pomysł zasługiwał na znakomite wykonanie, a ja po prostu czuję, że ono nie zostało tutaj, nie ma go. I nie jestem w stanie się przekonać. Nie wiem, czy będę sięgać po trzecią część, żniwo, dlatego że jest najgrubsza i Nikola mówiła mi, że jeśli mi się nie podobało, nie podobała mi się druga część, to trzecia też mi się nie spodoba. No zobaczymy, czy jej zaufam. Natomiast nie jestem w stanie nawet wskazać jakby konkretnej rzeczy. Po prostu czułam, że tu się nic nie dzieje, że mnie losy bohaterów w ogóle nie obchodzą i że śledzę ich tylko dlatego, że po prostu no, jestem w tej historii, ale jak tylko odkładałam, to jakoś nie chciało mi się do tego wracać. Jest mi bardzo przykro, bo naprawdę liczyłam na te książki. Mamy tutaj również Britney Spears, Kobieta, którą jestem. Jest to biografia, która kiedy jej wydanie zostało ogłoszone w Polsce, od razu znalazła się na mojej liście do kupienia. Ja od razu w ogóle pobiegłam na stoisko wydawnictwa WAB na targach w Krakowie, żeby sobie ją zakupić, dlatego że byłam bardzo ciekawa wszystkiego, co dookoła postaci tej piosenkarki. No, też dorastałam troszeczkę z jej piosenkami, z jej hitami i gdzieś tam obiło mi się, że ona w jakiś sposób była ubezwłasnowolniona i nie rozumiałam dlaczego. Ale to były takie strzępki informacji i cieszyłam się, że będę mogła w końcu dostać pełen obraz od kobiety, której to dotyczy. I nie chcę się rozwodzić też nad jej życiem i nad tym, co tam się wydarzyło, dlatego że ta historia jest naprawdę tragiczna i ciężko było słuchać i też czytać o tym, co ją spotkało, o tym, jak potraktowała ją jej własna rodzina i o tym, z czym musiała się mierzyć przez ostatnie kilkanaście lat. Natomiast chciałabym tutaj zaznaczyć, że nie wiem, czy ta książka jest słabo przetłumaczona, dlatego że nigdy nie czytałam oryginału, czy może po prostu Britney nie jest osobą, która powinna, może nie powinna, ale no nie wiem, no pisanie, to w jaki sposób to jest napisane jest bardzo średnie. To znaczy, jeśli mam oceniać warsztat, to
powiedziałabym, że jest naprawdę mierny, dlatego że jest tu wiele takich zdań, które są bardzo proste, takie dziecinnie proste, powiedziałabym wręcz. Jest dużo skakania po tematach, jest dużo w moim odczuciu nieistotnych rzeczy, a nie ma pochylenia nad tymi najistotniejszymi. Są tu takie zdania na zasadzie, no i poszłam wtedy do jakieś znane tutaj nazwisko, no i sobie porozmawiałyśmy i było fajnie. I wiecie, jakby spoko, gdyby to było opowiadanie na odpadzie, natomiast ja też rozumiem, że Britney nie jest pisarką i że być może ta książka była jej bardzo potrzebna i rozumiem i jestem w stanie naprawdę zrozumieć wszystko, po prostu daję znać, że nie wiem, jak to wypada w oryginale, ale po polsku jest naprawdę, jeśli chodzi o pisanie, średnio i to mocno. Lato Muminków przesłuchałam układając tutaj częściowo książki, bo Marcin po prostu ma ten audiobook na swoim telefonie i włączył po prostu tak randomowo i słuchajcie, zakochałam się, w sensie słuchało się tego tak przyjemnie, śmiałam się i się tak, wiecie, wzruszałam, byłam takie kiedy słuchałam tego, bo ja nigdy jako dziecko w ogóle nie oglądałam Muminków, ani ich nie czytałam, więc myślę, że sobie to na pewno nadrobię. Widziałam też, że są audiobooki dostępne na serwisach, z których ja korzystam, więc myślę, że jak będę miała gorszy dzień, to na pewno będę sobie słuchać. I zapomniałam o jednym audiobooku, który nie jest już niestety tak przyjemny, Rzeczy osobiste. Jest to audiobook, który opowiada o rzeczach, gdzieś tam odebranych Żydom i innym jeńcom wojennym za czasów II wojny światowej, o tym, jaką wartość miały rzeczy generalnie w obozach koncentracyjnych dla tych ludzi, jak różne rzeczy były zastępowane, jak to posiadanie rzeczy właśnie w takich okolicznościach, i tu mówię o różnych rzeczach, i o pięknych ozdobach, i po prostu o pamiątkach rodzinnych, i o ciuchach, i o różnych drobiazgach, jak to wszystko wpływało też na psychikę człowieka. I ciężko mi się też wraca myślami do tego audiobooka, dlatego że to nie jest lekka lektura, bo czytamy po prostu o czasach dla tych ludzi okropnych, trudnych i po prostu morderczych, ale widzimy, jak oni starali się sobie poradzić z tym, co się tam działo, jak właśnie ta chęć posiadania, która stanowiła dla nich po prostu ułamek człowieczeństwa, była silna i jak oddziaływała na ich też wolę walki i wolę życia. I to te rzeczy osobiste są pokazywane z różnych stron, w różny sposób, na co miały wpływ, czemu były takie ważne, właśnie na tą wolę życia, którą wywoływały w tych ludziach, jak sprawiały radość nawet najmniejsze drobiazgi i jak wielką wartość miały właśnie w takim odosobnieniu, jakim były obozy, w odosobnieniu oczywiście takim psychicznym bardziej niż fizycznym, bo wiemy, że one wszystkie były oczywiście przeludnione. I znów jakby rozdrapałam ranę tej tragedii, która no nie dotyczy mnie, natomiast jakby współodczuwając gdzieś tam czuję się źle, kiedy o tym czytam, ale czuję się też w obowiązku, żeby wiedzieć. I był to znakomity reportaż. Może wam się wydawać, że to dziwne, żeby czytać o rzeczach, o ciuchach, o modzie, o zbytkach, jeśli można to tak określić, ale dla tych ludzi to było wszystko. Dla nich to był ten sens, dla którego oni wciąż walczyli, dla którego oni wciąż czuli, że jest sens w ogóle, wiecie, z tym po prostu przeżywać te katusze i te straszne rzeczy, które ich dotyczyły. Nie pamiętam już, z czyjego polecenia sięgnęłam po tą książkę, ale naprawdę była znakomita i dla wszystkich, którzy gdzieś tam literaturę obozową, literaturę o II wojnie światowej lubią przyswajać i chętnie sięgają, bo lubią wiedzieć więcej, bardzo wam polecam, naprawdę warto przeczytać. Ostatnia książka, którą dzisiaj omówię samotnie, to Każdy rok Tomiego Leblina i tutaj miałam wysokie... Może nie wysokie, miałam po prostu jakieś oczekiwania, dlatego że mamy tutaj motyw mężczyzny, chłopaka, który co roku zostaje zapomniany w dzień swoich urodzin i to dotyczy wszystkich, całego świata. Po prostu Tommy budzi się w dzień swoich urodzin i absolutnie nikt, z kim miał styczność, go nie pamięta, ba, wszystkie dokumenty, wszystkie jego osobiste rzeczy znikają. I to, co mnie bardzo właśnie zajarało, to
ten fakt, że wiecie, jakby moja ukochana książka Niewidzialne życie Adia Laru mówi dokładnie o tym samym. To znaczy mówi właśnie o takim zapominaniu, o znikaniu z życia innych ludzi i ja kocham ten motyw właśnie też niewidzialności takiej, jeśli chodzi o człowieka dla świata. Dlatego też bardzo podobała mi się właśnie książka Znów mogę cię zobaczyć. No i od tej książki oczekiwałam jakiejś takiej, wiecie, wzruszającej, pełnej emocji historii, no bo jakby nasz bohater na pewno będzie chciał przeciwstawić się losowi, przeciwstawić się wszechświatowi i po prostu odwrócić bieg wydarzeń, żeby przestać tracić osoby dookoła siebie. I rzeczywiście to mi jakby bardzo szybko trafia do sierocińca, do takiego domu dziecka, dlatego że jego rodzice nawet go nie pamiętają, nie wiedzą, co to dziecko robi w ich domu. To było akurat bardzo wzruszające i smutne. I Tom jest skazany właśnie na obcych ludzi, na obcy dom. Co prawda spotyka też takie osoby właśnie w tym ośrodku, które są mu bardzo przychylne, mimo że musi zjednywać sobie ich sympatię rokrocznie, to gdzieś tam ma swoje dobre chwile. Natomiast no właśnie, ta książka nie jest malutka i spodziewałam się właśnie, że ten potencjał stron zostanie wykorzystany na to, żeby albo jakoś złamać tą klątwę i dowiedzieć się w ogóle, jak ona działa, albo po prostu pokazać jego właśnie bolączki, jego życie, jego taką trochę gehennę też codzienną, a raczej coroczną. Natomiast moim zdaniem to ta książka finalnie nie trzymała się kupy. Wiecie, przez pierwsze 2/3 książki dostajemy opisy właśnie życia Tomiego, jak on w tym ośrodku funkcjonował, jak sobie radził, że poznał jakąś dziewczynę, ona oczywiście go zapomniała i on potem przez całe życie myślał właśnie o tym, że musi ją znaleźć. Los, mimo że nieprzychylny dla niego, cały czas gdzieś tam wrzucał go w takie przypadkowe rzeczy, które rozwiązywały większość problemów. I tak wiele rzeczy mogło pójść nie tak. W sensie, wiecie, to jest fikcja literacka, natomiast kiedy macie chłopaka, który co roku traci absolutnie wszystko i całą tożsamość, to wiecie, że jakby trudno by było, żeby co roku też potrafił ją odbudować i jakby wrócić do miejsca, w którym był do tej pory. A to się cały czas jakby wydarzało w różnym sensie. I nawet jeśli coś strasznego się stało, to on szybko, wiecie, stawał na nogi. I o ile ten jeden czy dwa razy, kiedy coś takiego się dzieje w fabule, jest okej, okay, no bo jakby jesteśmy w stanie w to uwierzyć, no to się, jak to się zaczęło dziać cały czas, że mimo, że on, wiecie, jakby jest zapominany, to jest w stanie wrócić do tego samego miejsca, w którym był przed chwilą, tak praktycznie bez skazy żadnej, zdawało mi się być totalnie od czapy. I później przy końcu, kiedy on też wchodzi w związek z pewną osobą i jakby i rozwiązanie dla tej sytuacji, która, wiecie, męczy go przez kilkadziesiąt lat życia, znajduje tak, to miałam takie, no nie. Szczególnie, że to rozwiązanie było, przepraszam bardzo, ale totalnie z czapy. I ja po prostu czułam się oszukana, kiedy czytałam tą książkę, bo po prostu, no wiecie, jakby spodziewałam się, że to będzie background albo jakiś taki, no wymyślone, tak wiecie, wow, ekstra, się trzyma kupy i tak dalej, a tutaj tego nie było. I ta książka nie była zła, dlatego że kiedy jakby mamy bohatera na przestrzeni lat, siłą rzeczy zaczynamy mu współczuć, chcemy wiedzieć, co u niego i się do niego przywiązujemy, ale po prostu poczułam się trochę tak, jakby autor mi zagrał na nosie tym końcem. I ta fabuła jest niespieszna i to jakby jest w porządku i ta książka naprawdę gdzieś tam wzrusza i porusza i czasem nawet stresuje, ale no kurczę, smutno mi się zrobiło, bo spodziewałam się naprawdę takiego, wiecie, ulubieńca nad ulubieńca, a niestety tym razem się nie udało. Wrócił wasz ulubiony duet. Dobry. Więc tak, będziemy opowiadać dzisiaj o dwóch trylogiach, które czytaliśmy razem. Tak jest, udało nam się. W sumie nie wszystkie książki czytaliśmy w lutym, ale skończyliśmy tą trylogię w lutym. Tak, okay. Więc, no przynajmniej ja, więc będziemy opowiadać o niej teraz. Generalnie super się czyta z kimś takie książki, generalnie książki się czyta super z kimś. Zwłaszcza tak mroczne. Tak, super jest sami właśnie tą traumę dzielić ze sobą, szczególnie w tych,
te były traumatyzujące. O tych opowiadałam już na vlogu dość mocno, więc myślę, że nie będziemy się za bardzo rozwodzić. Ale tak, ale na pewno nie ma tam twojego komentarza, więc jest na pewno się spoko, przyda. Spoko. Zacznijmy sobie od Kinga, bo był wcześniej. Generalnie sięgnięcie po Kinga było bardzo randomowe, dlatego że ty, Marcin, zacząłeś słuchać go w pracy. Odpaliłem sobie audiobooka, tak, bo słyszałem zawsze o tej trylogii Mercedes i zobaczyłem, że na streamingu jest właśnie ona. I stwierdziłem, że warto zobaczyć. Początek tej trylogii był niesamowity, więc od razu tak naprawdę połknąłem wszystkie trzy części. Książka zaczyna się tak, że psychopata rozjeżdża ludzi. No jakby ja zacząłem słuchać tą książkę, ja mam w pracy na spokojnie. Takie tam jest w pracy. Fajne wprowadzenie, ogólnie bohaterowie, jakby czuć, że jest chemia między jakąś tam parą, jest fajnie, ogólnie klimat bardzo przyjemny, bardzo przyjazny. Ja takie okej. Okay. Zapomniałem, że to jest King, to było moje zgubienie. No i słucham sobie, tak słucham, mija 5 minut, okej, okay, jest dobre intro, jakby ja już ich lubię. No i nagle giną. No i tak jest często. King lubi wprowadzać randomowe postaci, powiedzieć o całym ich życiu, potem je zabić na trzech stronach. I tu było podobnie, dlatego że te postaci poznajemy w kolejce na targi pracy, które mają się rozpocząć. No i oni jakby czekają kilka godzin przed otwarciem na te targi, bo to jest moment w historii Stanów Zjednoczonych, kiedy jest ten wielki kryzys, chyba 2008 rok. Tak. No, kiedy wszyscy nie mają pracy i potrzebują jej, więc są te targi i oni mają tam pozyskać tę robotę. I co? I ci ludzie, wiecie, tam śpią w namiotach i w ogóle, i nagle przyjeżdża wielki Mercedes. Stąd w ogóle tytuł książki. Spoiler, ale to 10 strony. Tak. No tak. Przyjeżdża Mercedes i zaczyna rozjeżdżać ludzi. No i generalnie mija jakiś czas od tego momentu. Wydaje mi się, że rok. My śledzimy... Pojawia się kolejna postać, która tym razem jest postacią główną, bo jest to Bill. Bill, który jest emerytowanym już teraz policjantem i on się zajmował sprawą tego pana Mercedesa. Natomiast poszło mu średnio. Pan Mercedes nie został złapany. No i jakby Bill nie czuje się z tym dobrze. No ma, myślę, że ma depresję generalnie. No on jest na emeryturze już i sobie siedzi przed telewizorem całe dnie i jakby tak, no średnio jest z tego psychiką. Tak, się odżywia i generalnie nie jest z nim dobrze. I dostaje wiadomość od pana Mercedesa. Pan Mercedes pisze do niego list. Na czacie. Albo maila. Gdzie pisze mu, że właśnie zrobiłem cię na szaro i generalnie jak chcesz ze mną popisać, to jest taka strona na internecie, no i oni jakby się tam zaczynają komunikować ze sobą. No i my oczywiście poznajemy i tego pana Mercedesa, i jego POV, czyli jakby co on myśli i dlaczego w ogóle zabijał tych ludzi. No jest po prostu psychopatą. Tak, zaraz dam ci powiedzieć, spokojnie. No i tego Billa, tego poczciwego pana policjanta, no jakby akcja się rozgrywa wokół tego i wokół kolejnych wydarzeń, które planuje pan Mercedes. No, no i możesz powiedzieć teraz coś. Nie, chciałem powiedzieć, że najpierw poznajemy całą tą historię tego Billa i jakby myślę, wydawało mi się, jak to słuchałem, czytałem, że no będziemy słuchali jego historii i nagle nowego rozdziału mamy punkt widzenia tego pana Mercedesa, co jest zaskakujące, bo nie widać, jakby nie wygląda ta postać jak pan Mercedes, zupełnie jej nie przypomina i jakby... A w jakim sensie nie przypomina? W sensie, że inaczej sobie wyobrażałeś kogoś takiego? Tak. Okej. Okay. Zupełnie inaczej sobie go wyobrażałem, bo na początku książki jest on przedstawiony jako morderca z krwi i kości, a tutaj widzimy jego społeczną stronę, to, że on pracuje, to, że on ma znajomych i to, że on potrafi utrzymywać stosunki międzyludzkie o nawet pozytywnej i kulturalnej barwie. No tak, ale wydaje mi się, że to jest właśnie taka fasada, nie jestem też psychiatrą ani psychologiem, ale takiego psychopaty, czyli no, masz osobę, która w społeczeństwie zachowuje się normalnie, jakby czasem nawet jest czarująca i fajna, ale brakuje jej na przykład takiego współczucia, czy w ogóle wrażliwości jakiejkolwiek. To prawda, tylko no, na początku nie widzimy tego, nie? Ale dobra. Oczywiście później King też
pokazuje nam jakby, jak to się stało, że pan Mercedes stał się panem Mercedesem, jakby jak wyglądała jego przeszłość, no bo jakby my się u Kinga zawsze dowiadujemy wszystkiego o bohaterach. One są bardzo rozbudowane, są te postaci. Anyway, dlaczego w ogóle podobała nam się tak bardzo ta trylogia? Mi podobała się dlatego, że to jest 100% Kinga, ale bez dziwnych, nadprzyrodzonych rzeczy, jakby, więc myślę, że taka esencja, no bo mamy tutaj dobrego bohatera, który zawsze chce robić to, co jest najlepsze, ale nie zawsze mu wychodzi, no bo jest tylko człowiekiem. On później jakby zbija sztamy z kilkoma osobami, traci też czasem niektóre rzeczy, żeby nie zaspoilerować, więc jest i wzruszająco, i się przywiązujemy do tej postaci i do tych postaci, które razem z nią rozwiązują tą zagadkę. No i jak widzicie, są trzy tomy, więc będziemy dalej jakby towarzyszyć Billowi w innych sprawach. Tak, bo to, co opowiadamy, to jest tak naprawdę tylko pierwsza część. Tak. W drugiej, trzeciej jakby jest follow-up i co to, co dzieje się z bohaterami po tej historii. A co do, nie wiem, czy możemy sobie ocenić, która część podobała nam się najbardziej, myślę, że mi najbardziej podobała się właśnie druga, bo no, druga jest jakby bardziej kingowska dla mnie, bo King lubi w swoich książkach bardzo tak makabrycznie i tak ohydnie, aż i tak przerażająco opisywać rzeczywistość. No i w pierwszej części był taki przedsmak tego, ale w drugiej i trzeciej to już był, no trzeci już najbardziej, ale on już tam trochę poleciał. Tak, jeśli chodzi o też takie science fiction i w ogóle, no to w trzeciej. Trzeci już najwięcej. Tam trochę poleciał, ale no, druga mi się najbardziej podobała właśnie z tego względu, że on już tam uderzał w takie cięższe nuty, ale jeszcze nie przechodził na granicę science fiction. I mamy tutaj takie typowe w ogóle schematyczne motywy, które występują często w książkach Kinga. Mamy w ogóle tutaj motyw pisarza. Mamy motyw książki, mamy motyw fana pisarza, no fana może nie, raczej takiego, nie wiem, takiej osoby zakochanej. Mającej obsesję w książce. Tak, mającej obsesję na punkcie książki bądź bohatera książki, co myślę już również dla ludzi, którzy czytają Stephena Kinga, nie jest niczym nowym. No i te wszystkie inne rzeczy, o których powiedziałam wcześniej, tak żebyśmy nie spoilerowali kolejnych tomów, po prostu jestem zaskoczona też, dlatego że ja w ogóle nie chciałam czytać tej trylogii, bo myślałam, że King w kryminałach to nie jest coś dla mnie, dlatego że ja czytałam Outsidera, ale Outsider w ogóle łączy się delikatnie z tą trylogią, która była pierwsza. I być może właśnie dlatego mi się podobało, bo nie wiedziałam za bardzo, co to są za postacie. I rzeczywiście czułam ten brak tej wiedzy wtedy. A Outsider to jest sequel chyba, nie? W sensie kontynuacja, może nie kontynuacja, chyba tylko coś, historia, która dzieje się po akcji, tak, która dzieje się i tam występują postacie z tej trylogii. I one jakby mówią o jakichś wydarzeniach, a my nie wiemy jakich. No i potem mamy też te postaci w opowiadaniu w książce jest krew i mamy też Holly. Najnowszą Holly. Tak, która jest postacią w tej książce i o której jest kolejna książka. Także to jest fajne dla fanów właśnie twórczości tego autora. No i bardzo, bardzo nam się podobało, bardzo klimatyczne. Ja się też wzruszyłam na końcu, Marcin też, więc jakby ale. Taki przyjemny kryminał, tak. Trochę mroczniejszy, ale taki nie za bardzo. I z rozbudowanym jakby obrazem psychologicznym natomiast. Każdej z postaci. To jest ciężkie. Tu mamy rozrysowaną. Tu wszyscy są psychologicznie nie do końca normalni. Ale ta trylogia jest też warta uwagi. Chociaż my z Marcinem tutaj trochę się rozmijamy, jeśli chodzi o ocenę tych książek, dlatego że pierwszą część oceniłeś na ile gwiazdek? Pierwsza część to było 4 na mnie. Tak, druga? 5, a trzecia 3. Ja dałam tutaj 4, tutaj 5 i tutaj też 5. Także myślę, że też jak drugi tom był dla mnie po prostu fajnym domknięciem całej trylogii, więc jakby wydaje mi się, że ta ostatnia ocena była też trochę oceną całości, czyli wszystkich tomów i może dlatego po prostu była wyższa. Ale może spróbujmy twoimi słowami, spróbuj powiedzieć, o czym w ogóle to jest. Dlatego, że myślę, że już ode mnie wszyscy nasłuchali się wystarczająco. A więc tak, podoba mi się w ogóle wstęp do tej historii, bo my czytając pojechałem do brata na południe, jakby nic nie wiemy. Mamy tam główną bohaterkę, która po prostu przyjeżdża do brata, tyle wiemy, i przez całą tą pierwszą książkę, i potem przez całą drugą i nawet jeszcze trzecią, my się dowiadujemy całej historii, która powodowała to, że ta postać się tam zjawiła. I to, jakie ona przeżywała życie, co ona przeżywała, jakie miała traumy, nie traumy,
jakie miała przygody i ogólnie całą, no niestety, całą jej historię. Całą historię jej, jak i bohaterów, którzy się pojawiają w trakcie tej książki. I to mi się bardzo podobało, bo ona jakby, my wchodzimy tak naprawdę w środku historii razem z nią, w coś, jeszcze nie wiemy w co. I w trakcie książki przeplatają się różne taśmy historyczne, które nam jakby dają zaplecze, które pomaga nam zrozumieć to, co się dzieje w aktualnej historii, w teraźniejszości, którą ona przeżywa. To mi się niezwykle podobało. No i tak jak w pierwszej części ona wraca do tego brata, tak w drugiej ona jakby jest rzucona w nowe środowisko. Dlatego ona mi się najbardziej podobała, bo jakby tam mamy jej historię widzianą z perspektywy nowych ludzi, których jeszcze nigdy wcześniej nie poznała. I oni ludzie się z nią, ci ludzie, się z nią konfrontują i mówią, jakby oceniają ją i ją określają. I jakby widzimy ich perspektywę na to, jaką ona jest osobą. I to mi się niesamowicie podobało, bo w drugiej części jest taki fragment, który no, dla mnie był bombą topową, bo tam mamy rozmowę tej głównej bohaterki z jej bardzo jakby bliskim przyjacielem nowym, w którym on jakby próbuje ją zrozumieć i próbuje przedstawić jej jakby, co jest w niej nie tak. I to jest niesamowite. To, co jest też cenne w tej drugiej części, to to, że my jakby wychodzimy z tego środowiska, w którym dwójka bohaterów się wychowała, żyła przez bardzo długi okres i do którego, kiedy wraca, to jego wszystko jest tak samo. To jest trochę jak w takim, jakby oni wszyscy byli zaklęci w bursztynie, w sensie wszystko tam jest tak samo, nic tam się nie zmienia, oprócz jakichś nowinek technicznych i tak dalej. Natomiast kiedy wychodzimy z tego społeczeństwa i wychodzimy do innego, to jest wciąż w ogóle ten sam kraj, ale ci ludzie są tak zupełnie inni, mają zupełnie inne spojrzenie na świat. Też mamy w ogóle case sekty religijnej i tego, w jaki sposób ona działa i jak ona też oddziałuje na to rodzeństwo, na oboje w zupełnie różny sposób. I to wszystko plus te traumy, o których powiedziałeś wcześniej, to wszystko zyskuje nowe kolory i rzucone jest na to nowe światło, bo jakby przestajemy momentami rozumieć, co robi nasza bohaterka, w sensie, co nią kieruje, dlaczego ona jest taką osobą, dlaczego kiedy spotyka się z dobrym traktowaniem, z dobrą relacją, bądź relacją, która mogłaby być dla niej dobra, to ona od niej ucieka i jakby przez te całe trzy tomy jednocześnie ją poznajemy na wylot i jednocześnie ja wciąż czułam, że ja nie znam tej dziewczyny. To prawda i momentami też potrafi nas bardzo frustrować swoim zachowaniem, bo jest totalnie niezasadne i no nielogiczne, ale... Nielogiczne dla ciebie. Nielogiczne dla nas właśnie to jest. To chodzi, bo zaraz potem jak dla nas zachowuje się nielogicznie, irracjonalnie, dwie strony potem mamy jakby feedback, taki flashback. Flashback, tak. Flashback z jej dzieciństwa na przykład, który pokazuje nam, no... Przeżyłam to, jakby tak. Jak ja mam się zachowywać normalnie. Dokładnie tak. I to jest bardzo cenne w ogóle w literaturze skandynawskiej, dlatego że nigdzie nie spotykam się z tak różną gamą postaci, jak właśnie w tej konkretnej literaturze. Nie wiem, czy to jest sposób pisania po prostu w tym regionie, czy to są po prostu przeżycia i podejście tych ludzi do życia. Natomiast nigdzie nie spotykam się z takimi bohaterami, z którymi tak rzadko w ogóle jestem w stanie się utożsamić, jestem w stanie ich zrozumieć, ale jednocześnie nic mnie tak nie rozwija. To prawda, że jeśli chodzi o jakby przestrzał bohaterów, to jakby jest ich mnóstwo i każdy z nich jest zupełnie inny. Także w każdym z nich możemy też się po części odnaleźć. To jest też dobre. A nie, seria niesamowita, tyle powiem. Jakby, no ja uwielbiam serię skandynawską, jestem już po tych czterech częściach Jakobsena. Seria Ingrid, która też była dobra. Ta jest również znakomita i myślę, że to nie pierwsze i na pewno nie ostatnie spotkanie z tą serią i z tymi autorami. Tak. No, więc tak przedstawia się czytelniczo nasz luty. Mam nadzieję, że w marcu też uda nam się coś razem przeczytać fajnego, a jak nie, to po prostu czeka nas wiele innych książek, które chcielibyśmy czytać. Super, dziękujemy Wam bardzo za oglądanie i mamy nadzieję, że bawiliście się tak znakomicie jak my, mimo że wyglądamy jakby się trochę zeszło z nas powietrze, dlatego że dzisiaj aura za oknem jest bardzo taka senna. Niestety. Tak, ale książki były bardzo emocjonujące i na same wspomnienie od razu jakoś tak żywiej mi. Tak, żywiej mi. Super. Jakby dajemy plusika. Jest. Dziękujemy bardzo za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych filmach. Trzymajcie.